Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Kiedy chcemy dziecku powiedzieć o tym, że Pan Jezus jest blisko człowieka, to możemy zacytować fragment z listu do Hebrajczyków, który mówi: nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. To bardzo ważne, że można dziecku, pokazując taką krótką historię zbawienia, można pokazać, w jaki sposób Pan Jezus w swoim człowieczeństwie uczestniczył w życiu ludzi. Odbył długą podróż na osiołku, będąc pod sercem matki. Narodził się w chłodnej stajni, ale ogrzewał go wołek i osiołek. Musiał uczyć się na pamięć pięknych tekstów ze świętych ksiąg, czyli chodził do szkoły, w której nauczycielem był święty Józef. Często podróżował i nie miał gdzie głowy złożyć. Sam skarżył się do apostołów. Płakał, kiedy zmarł jego przyjaciel Łazarz, ale też śmiał się, gdy dzieci niezdarnie chciały wejść na jego kolana. Był głodny na pustyni, ale też przechodził i odwiedzał domy, na przykład dom Zacheusza, celnika, gdzie siedział za stołem i jadł dobre potrawy. Pił źródlaną wodę w największy upał, ale też potrafił pływać na łodzi. Cierpiał na krzyżu, kiedy zbawiał świat, ale także przychodził do swoich uczniów i przyjaciół już po zmartwychwstaniu, pozdrawiając ich radosnym Alleluja.